Jesteś zainteresowany porządnym i bezpiecznym samochodem, ale zależy Ci także na tym, aby przy okazji był piękny, miał doskonałe osiągi, by robił wrażenie i zwyczajnie, abyś mógł na nim polegać. Przedstawiam Opla Astra najnowszej generacji K w prestiżowej wersji Innovation. Na filmie zobaczysz wyposażenie, jazdę próbną, dokumenty, wizytę na stacji diagnostycznej, badanie czujnikiem lakieru i wiele innych ważnych informacji o tym egzemplarzu. Robię to wszystko właśnie dla Ciebie po to, abyś pierwsze oględziny mógł wykonać u siebie w domu. Po prostu usiądź wygodnie i razem ze mną zobacz, że mam do zaoferowania kolejne auto, które nie pozostawia znaków zapytania. To Astra z 2017 roku, która przy pierwszym kontakcie budzi pozytywne emocje. Uczciwe auta budują zaufanie. Piękny perłowo-metaliczny czarny lakier pasuje do tej bogatej wersji, uwidaczniając rasową linię nadwozia, przetłoczenia boczne i nowoczesne detale. To wszystko razem przemawia silnie do emocji i oczarowuje usportowionym wyglądem. Wyrazista osłona chłodnicy i elementy stylizacji w eleganckiej, połyskującej czerni. Chromowane ramy szyb, czy charakterystyczne dla Opla tylne LED-owe światła z motywem skrzydła oraz światła do jazdy dziennej LED nie tylko wyróżniają się na ulicy, ale również poprawiają widoczność. Kiedy mowa o rzetelnym utrzymaniu, mówię o pielęgnacji bez wypadkowego nadwozia. Dzięki temu mamy auto bez wad wizualnych, otarć, rys. Parametry techniczne są realnie na najwyższym poziomie, co nie tylko czuć po pokonaniu pierwszych kilometrów, nie tylko widać, ale przede wszystkim jest to udokumentowane przez pierwszego właściciela skrupulatnie i potwierdzone przeze mnie i przez serwis Opla. Ta Astra to samochód, który będę pokazywał z przyjemnością. Brak jakiegokolwiek zużycia, pełna historia i realna uczciwość są dziś poszukiwanymi cechami na rynku aut używanych. Kompletna oferta to kompletne auto ze wszystkimi dodatkami, instrukcjami, fakturami i przeglądami. To samochód gotowy na każdy sezon. Dwa komplety alufelg, kluczyki i finalna świadomość, że posiadamy samochód, który swoją gotowością i sprawnością pieczętuje dobry wybór nowego, bezpiecznego samochodu, spełniającego wymagania Twoje i Twoich pasażerów. Silnik to niskoemisyjna konstrukcja Euro 6 z łańcuchowym napędem rozrządu. Obniża to koszty eksploatacji. Sześciobiegowa skrzynia manualna jest doskonale zestopniowana. W moim aucie motor pracuje harmonijnie, nie ma wycieków, zapoceń. Poprawna eksploatacja i rzetelny serwis to nadrzędne cechy. Bagażnik otwierany za pomocą uchwytu ukrytego pod logo. Powierzchnia czysta, bez otarć, jest regularny, ma niski próg załadunku. Przy złożonej dzielonej kanapie mamy 370 litrów, po jej rozłożeniu aż 1210 litrów. Do dyspozycji także fabryczny wyciągany hak. Po bokach skrytki na zestaw do naprawy koła. Nad wszystkim praktyczna półka. Wnętrze Astry to połączenie naturalnej elegancji. Zastosowano w niej przyjemne w dotyku materiały wykończeniowe, które imponują jakością i dopasowaniem. Finezji dodają czarne akcenty o wysokim połysku. Dzięki starannemu ergonomicznemu rozplanowaniu kokpitu kierowanie pojazdem to czysta przyjemność. Intuicyjna obsługa bogatego wyposażenia dodatkowo podnosi komfort jazdy. Relaks, spokój i wygoda. Dzięki pokaźnym wymiarom kierowca i pasażerowie dysponują dużą ilością miejsca. Inteligentne rozwiązania gwarantują najwyższy poziom wygody. Staranne wyciszenie wnętrza to także atut. Bogate wyposażenie to radość z każdej podróży. Korzystaj w pełni z nowoczesnych technologii wbudowanych w dotykowy ekran centralny. Płynna nawigacja, łączność i aplikacje wprost ze smartfona, internet, kamera cofania. Doskonała jakość dźwięku porywa do wsłuchiwania się w ulubione utwory. Szyberdach pięknie rozświetli w dzień, a oświetlenie ambiente w nocy to kojące wnętrze. Aktywne systemy kontroli jazdy i wspomagania kierowcy w sytuacjach awaryjnych podświadomie cementują poczucie bezpieczeństwa. Podaruj sobie i Twoim pasażerom poczucie przebywania w aucie, które zachwyca i sprawia, że nawet najkrótsza podróż będzie przyjemnością. Teraz uruchomię Astrę, omówimy jeszcze sobie kilka funkcji wyposażenia. Wyłączę te czujniki, żeby nam nie przeszkadzały.
i widzimy tutaj, że kontrolki wszelkie pogasły, nie ma błędów również w tym samochodzie, żadnych od strony elektroniki. Więc wyposażenie, omówienie wyposażenia, może zacznę od tutaj tylnej części, ponieważ tu w tym samochodzie z tyłu widzimy są włączniki do ogrzewania foteli dla pasażerów z tyłu. Również są gniazda USB dla ewentualnego podłączenia jakiegoś sprzętu multimedialnego. Są oczywiście też uchwyty ISOFIX dla fotelików z tyłu. W tym miejscu znajdziemy regulowany, bardzo wygodny podłokietnik obszyty skórą, tak jak i boczki foteli są też obszyte skórą, a w podłokietniku znajdziemy gniazdo USB do podłączenia ewentualnie smartfona, tak jak ja tu podłączyłem. Dalej znajdziemy taki przesuwnik, tutaj możemy sobie wkładać kubeczki, bądź mamy pojemnik na jakieś śmieci. Dalej znajdziemy zapalniczkę oraz w rzeczywistości jest to gniazdo zasilania, nie było nigdy tutaj palone, więc proszę nie mieć złudnego wrażenia, jest zapalniczka nieużywana. Hamulec ręczny, automatyczny, on puszcza w momencie, kiedy zaczynamy ruszać samochodem. Skrzynia biegów oczywiście sześciostopniowa, a za skrzynią biegów znajdują się przyciski. Tutaj mamy przycisk do włączenia asystenta pasa ruchu, czyli w momencie, kiedy go włączymy na autostradzie, będzie nas samochód informował o ewentualnym przekroczeniu linii pasa ruchu. Tutaj mamy wyłącznik systemu start-stop, aby samochód nam nie gasł na światłach, wyłącznik systemu kontroli trakcji, które są połączone tutaj, więc możemy sobie je wszystkie wyłączyć, a tutaj mamy włącznik czujników parkowania 360 stopni. Powyżej znajdziemy panel klimatyzacji automatycznej. Klimatyzacja w tym samochodzie jest dosyć rozbudowana, ponieważ mamy ją podzieloną na dwie strefy. Dla każdej ze stref możemy sobie oddzielnie regulować temperaturę. Oczywiście możemy też to robić w sposób manualny bądź łącznie. Manualny to znaczy, że sobie możemy sami ustawić kierunek nadmuchu i ewentualnie siłę nadmuchu lub skorzystać z bardzo praktycznego i dobrze funkcjonującego trybu automatycznego. W tej Astrze również podgrzewana kierownica oraz podgrzewane fotele w trzech siłach dla kierowcy oczywiście i dla pasażera. Jeżeli chodzi o fotele są oczywiście w pełni regulowane, są bardzo dobrej jakości w technologii AGR. Oczywiście mamy też regulowane podudzie i część lędźwiową. Schowek jest dosyć pojemny. Możemy również dezaktywować sobie poduszkę powietrzną pasażera, jeżeli będziemy przewozili foteliki, jeżeli będziemy dziecko przewozili w foteliku. Tutaj widzimy taki klawiaturowy, fortepianowy, piękny materiał. Bardzo ślicznie to wygląda. Ogólnie deska rozdzielcza Astry jest no, taka prestiżowa. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu i bardzo ładnie się ze sobą komponuje. W mojej Astrze powiększony ekran multimedialny ze wszystkimi możliwościami, jakie są w tej chwili dostępne dla samochodów. Więc sobie wchodząc tutaj w home, wybieramy sobie, co chcemy aktualnie widzieć. Czy to radio przykładowo i sobie wtedy ustawiać stacje radiowe, czy możemy sobie wejść w telefon i wtedy sobie możemy kontakty lub jakieś inne rzeczy czy SMS-y odczytywać bez najmniejszego problemu. To jest wszystko za pomocą tego ekranu, więc proste niesamowicie w obsłudze. Możemy sobie wejść do projekcji naszego smartfona również, czyli sobie mamy tutaj na tym ekranie wszystkie aplikacje, które są zainstalowane na naszym smartfonie. Możemy je obsługiwać za pomocą tego właśnie systemu. Czy to chcemy sobie muzykę, czy wiadomości, czy korzystamy z mapy Google na przykład, czy z jakiejś innej wgranej w smartfona. Tutaj wszystko jest dostępne i bardzo proste w użytkowaniu. Oczywiście jest tak, że nawigacja fabrycznie wbudowana zawiera wszystkie mapy, czyli całą Europę oczywiście jest po polsku zaktualizowana w pełni, także nie musimy podłączać smartfona, żeby korzystać z nawigacji, bo ona jest również wbudowana w ten system. Tu oczywiście informacje o ruchu drogowym, możemy też sobie personalizować funkcje tego samochodu, Android Auto, wyświetlacz, kamera jazdy wstecz i tak dalej, to wszystko jest po polsku, więc bardzo tutaj łatwo się wszystkim steruje. Idąc dalej, mamy również
ściągnięte już przeze mnie takie dwie podstawowe aplikacje, ponieważ samochód łączy się z internetem, możemy udostępnić hotspot, czyli mamy tutaj internet w tym samochodzie za pomocą połączenia z naszym smartfonem i sobie ściągamy aplikację, instalujemy na tym systemie. Tutaj mamy aplikację na temat prognozy pogody, on sobie teraz z internetu tą prognozę pobiera, więc idealnie nam to się zgadza. Dzisiaj słonecznie, 25 stopni, bardzo fajne aplikacje, można sobie teraz sobie udostępnimy lokalizację, możemy tą lokalizację udostępnić, tylko sobie tutaj wpisujemy nasze dane i korzystamy sobie z tego systemu. Atutem tego samochodu jest również doskonałe nagłośnienie. Tutaj naprawdę nawet na maksymalnym poziomie głośności tutaj nie ma żadnego charczenia, dźwięk jest czyściutki, jest doskonałe, tutaj firmowe nagłośnienie jest zastosowane, więc jest to niezwykle ogromny atut. Kierownica jest oczywiście wielofunkcyjna, po jej prawej stronie znajdziemy przyciski do obsługi komputera pokładowego. Tutaj sobie możemy wybierać, jakie chcemy mieć informacje na tym centralnym wyświetlaczu w liczniku. Ja sobie zostawię tutaj na informacjach na razie i możemy sobie bardzo prosto tutaj wszystkim sterować. Z tyłu mamy manetkę do wycieraczek. Wycieraczki są oczywiście z czujnikiem deszczu w trybie automatycznym, działają również. Po lewej stronie kierownicy już tutaj mamy więcej troszeczkę do omówienia, bo tutaj mamy system aktywnego tempomatu. Możemy sobie też tutaj włączyć alarm zderzeniowy i ustawić naszą odległość, jaką chcemy, aby ona nas informowała po jakiej odległości, że mamy jakąś sytuację awaryjną. Więc wszystko sobie ustawiamy tu z tempomatem, z limiterem prędkości. Tutaj również możemy sobie odbierać czy zakończać połączenia telefoniczne. Mamy też do dyspozycji w tym samochodzie wydaj polecenie lub powiedz pomoc. System wybierania głosowego, więc sobie tutaj wszystko możemy wybierać głosowo po polsku. Adres. Podaj adres celu podróży w kraju Polska lub powiedz zmień kraj, jeżeli wybrany adres znajduje się w innym kraju. Polska, ulica Marszałkowska, Warszawa. Jeżeli jest to bezpieczne, dokonaj wyboru używając wyświetlacza radia. Ulica Marszałkowska, Warszawa. I w tym momencie mamy już wybrany adres głosowo. Trasa została skalkulowana. I nawigacja nas zaczyna prowadzić do celu. Łącznik świateł, światła działają w trybie automatycznym. Dzień są LED-owe, światła dzienne. Tu włączymy również halogeny przednie oraz światło przeciwmgielne tylne. Mamy też do dyspozycji korektor świateł oraz natężenie oświetlenia deski rozdzielczej. Na drzwiach kierowcy znajdziemy również sterowanie lusterek. Lusterka są również elektrycznie składane. I tak samo one się składają przy zamknięciu samochodu. Możemy sobie również sterować szybami. Wszystkie szyby są elektryczne i mamy również blokadę szyb tylnych, dlatego żeby na przykład dzieci nam się nie bawiły szybami. Co w tym samochodzie jeszcze jest dostępne? Lusterko wsteczne jest fotochromatyczne, słoneczko jest podświetlone i w samochodzie także znajdziemy szyberdach. Więc szyberdach możemy sobie otworzyć całkowicie, bądź tylko go uchylić, w zależności od tego, co wolimy. Więc możemy go sobie albo uchylić, tak jak teraz, albo całkowicie otworzyć. Jest też system pomocy OnStar, no i tutaj też mamy oświetlenie górne w aucie. Zawsze po uruchomieniu wstecznego biegu widzimy kamerę cofania z liniami, które skręcają razem z autem, pokazując nam, gdzie możemy sobie swobodnie zaparkować, aby było to proste i bezproblemowe. Bardzo wyraźny jest obraz w tej kamerze, również w nocy. Dodatkowo jeszcze ukazują nam się na wyświetlaczu centralnym. To widzimy, że w tym samochodzie parkowanie nie będzie stanowiło żadnego problemu.
Wraz z autem oczywiście coś, co jest dla mnie bardzo ważne przy zakupie używanego samochodu z Niemiec, a mianowicie chodzi tutaj o pełną dokumentację, jeżeli chodzi o przebieg czy historię tego pojazdu. Tu z tym samochodem znajdziemy oczywiście wszystko, czyli komplet kluczyków, wszelkie instrukcje, książkę obsługi, książkę serwisową. Oczywiście samochód jest przygotowany w pełni do rejestracji, kupujący otrzymuje pakiet dokumentów, nie musi już nic załatwiać, wszystko jest już załatwione w moich rękach. Dla Was ten pakiet dokumentów, idziecie tylko do Wydziału Komunikacji, nie płacicie podatku. Więc tutaj widzimy tak, że ja również dla klienta bezpośrednio biorę już z serwisu polskiego Opel dokładny wydruk czynności serwisowych przy tym akurat egzemplarzu, więc historia tego samochodu jest udokumentowana do ostatniego kilometra i wynika z niej właśnie to, że był perfekcyjnie użytkowany ten samochód, że nie miał żadnych ponadnormatywnych wymian, że szedł po prostu tokiem serwisowym zgodnie z założeniami producenta. To jest samochód typowo bez żadnych technicznych niespodzianek, jest przygotowany do spokojnego, bezproblemowego użytkowania. Właściciel niesamowicie zadbał o to, aby wszystko w tym samochodzie było dokonane, wszystkie czynności tylko w ASO, więc nie mamy tutaj naprawdę żadnych obaw co do przyszłości związanej z tym samochodem. Tutaj wszystko jest na najwyższym poziomie. Tak powinna właśnie wyglądać historia samochodu sprowadzonego z Niemiec, gdzie do ostatniego kilometra, do ostatniego dnia wszystko jest udokumentowane i potwierdzone. Dobrze, więc ruszymy Astrą 1 i ruszamy. Sprzęgło i osprzęt jest w bardzo dobrej formie, dlatego bierze ono w odpowiednim miejscu, nie ma żadnych uchybień od strony tego elementu, płynnie i bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o zawierzenie, to tutaj jedziemy w tej chwili po takich dość dużych nierównościach, gdzie możemy sprawdzić stan amortyzacji i ewentualne luzy. Tutaj żadne luzy nie występują. Układ kierowniczy działa bardzo dobrze, nie ma najmniejszych problemów od strony właśnie zawieszenia. Tłumi ono poprawnie nierówności, izoluje kierowcę od wszelkich niepożądanych dźwięków. Teraz delikatnie przyspieszymy. I sprawdzimy sobie hamulce. Więc hamowanie przebiegło bez żadnych również problemów samochodu, nie ściąga na żadną ze stron, równiutko, płynnie ABS i inne systemy kontroli i bezpieczeństwa działają w tym samochodzie bez najmniejszego problemu. Egzemplarz Astry jest oczywiście egzemplarzem bardzo pięknym zewnętrznie, co widzieliśmy wcześniej. Samochód właściwie w ogóle nie ma żadnych śladów użytkowania, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, jak i po stronie technicznej, co też udokumentuję, będąc na stacji diagnostycznej. Widzimy właśnie wnętrze tego samochodu, które rozpieszcza swojego kierowcę i użytkowników. Jest to generalnie najbogatsza wersja wyposażenia. Znajdziemy w tym samochodzie wszystko tak naprawdę, co jest potrzebne nam do komfortowego poczucia się w tym samochodzie, do tego, że nic w nim nie będzie nam brakowało. Astra nowej generacji to też samochód bardzo dobrze zbudowany i przemyślany. No Opel od wielu dziesięcioleci już buduje samochody kompaktowe, wie jak to robić i zrobił to właśnie doskonale. A doskonale to znaczy się, że w tym samochodzie nie będziemy mieli do czego się przyczepić w codziennym użytkowaniu, bo i materiały są wysokiej jakości, intuicyjna obsługa na wysokim poziomie. Tutaj te wszystkie wyświetlacze, liczniki są naprawdę proste, dotykowe w obsłudze, więc tutaj nie musimy niczego szukać, czujemy się pewnie i dobrze. To jest bardzo ważne, żeby właśnie w nowym samochodzie niczego nie szukać, żeby on jakby był z nami na co dzień, żeby był przyjemny. Astra taka jest. Przestrzeń, jaką mamy tutaj dla pasażerów z tyłu i w bagażniku, swobodnie pozwala nam na wyjazdy urlopowe z rodziną. To nie jest dla tego samochodu żadne wyzwanie. To auto to przebogate wyposażenie, a więc i doskonały dźwięk płynący z nagłośnienia tego samochodu. Jest to nagłośnienie premium, więc każdy tutaj będzie mógł odsłuchać w odpowiednim natężeniu swoje ulubione piosenki.
Oczywiście warto też wspomnieć już w czasie jazdy o tym, że mamy do dyspozycji system antykolizyjny, radar, te wszystkie elementy, które no bezpośrednio wpływają na to, że będziemy chronieni przez ten samochód w awaryjnych sytuacjach. To jest niezwykle ważne. Płynna nawigacja. W ogóle ten system tutaj multimedialny w tej Astrze jest rozbudowany. Tutaj mamy szereg możliwości połączenia się z internetem, czy odtwarzanie nawigacji bezpośrednio ze smartfona na ekranie tego multimedialnego wyświetlacza. Jest tu wszystko, nawet prognoza pogody, czy inne elementy, takie jak lokalizator. No, znajdziemy w tym samochodzie w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o multimedia. Szyberdach, który jest dostępny zarówno dla otwarcia całkowitego, jak i uchylenia. To też będzie nam przewietrzało i naświetlało wnętrze. Fotele mają regulację lędźwiową, jak również pod udzia. Możemy sobie je wysuwać, więc daleka podróż nie będzie nas męczyła. Są bardzo wygodne i dobrze trzymają na boki. Ale teraz może przejdźmy do tego, co w tym samochodzie jest najważniejsze. A najważniejszy w tym samochodzie jest stan techniczny, który daje się odczuć już po przejechaniu pierwszych kilometrów. W zasadzie tutaj, jak tylko wsiądziemy do samochodu, poczujemy, że te kilometry, które są wykonane tego auta, ich tutaj w zasadzie w ogóle nie czuć, bo ja uważam, że perfekcyjne warunki autostradowe, w jakich ten przebieg został wykonany, są bezapelacyjnie najlepszymi warunkami dla podróży samochodem. On jest wtedy odpowiednio rozgrzany, odpowiednio po prostu eksploatacja przebiega na najwyższym wtedy poziomie i nie musimy się bać o zużycie takiego samochodu. Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy kupili właśnie samochód z oryginalnym przebiegiem, tak jak w tej Astrze, ale ona była użytkowana w taki sposób przez właściciela, że nie będziemy mieli do niej żadnych uwag. Szczególnie dzięki temu, że ten właściciel serwisował tylko tą Astrę w ASO. Każdy przegląd wykonany w odpowiednim terminie i oczywiście na najwyższym serwisowym poziomie w niemieckim ASO. A warunki eksploatacyjne w Niemczech, wiadomo, są dużo jeszcze lepsze niż w Polsce. To wszystko ma odpowiedni wpływ na to, że taki poprawnie eksploatowany po niemiecku samochód z przebiegiem 180 tysięcy będzie wykazywał zużycie takie jak samochód jeżdżony po polskich drogach i w Polsce eksploatowany po 40 tysiącach. I to Państwu mogę zagwarantować. Właśnie widzimy w tym samochodzie. A widzimy to też, że silnik doskonale sobie radzi z tą Astrą. No ale nic dziwnego, bo mamy w tej Astrze silnik 1.6 CDTi o mocy niespełna 140 koni mechanicznych i samochód ten ma też bardzo wysoki moment obrotowy. Ten silnik gwarantuje nam oczywiście bardzo dobrą ekonomię, co zaraz Państwu pokażę. Bo przy delikatnym operowaniu gazem, proszę zobaczyć, jedziemy w tej chwili 90 km na godzinę, mamy około 1500 obrotów, jesteśmy na szóstym biegu. Przy delikatnym operowaniu gazem możemy spokojnie zejść poniżej 4 litrów na 100 km. A jeżeli ktoś jest wytrwały, to zejdzie nawet i do 3 litrów na 100 km. Choć to już trzeba się troszeczkę namęczyć, ale uwierzcie mi Państwo, że w tej klasie nie znajdziecie samochodu, który będzie spalał podobnie małe ilości ropy. A to nam daje oczywiście bardzo duży zasięg na jednym zbiorniku paliwa. Jeśli chodzi o dane tego silnika, to ważna jest także elastyczność. Widzimy, jestem na szóstym biegu cały czas i mamy 90 km na godzinę. I naprawdę wystarczy delikatne wciśnięcie gazu, powolutku i ten samochód natychmiast przyspiesza bez żadnej zwłoki. Jest bardzo dynamiczny, a przy tym doskonale trzyma się drogi. Tutaj czujemy taką precyzję prowadzenia, że układ kierowniczy współgra z kierowcą. Astra jest doskonałym samochodem, bo zdecydowanie izoluje nas od wszelkich takich nieprzyjemności, które moglibyśmy doświadczyć w samochodzie gorzej wyważonym, w samochodzie gorzej skonstruowanym. Tutaj jadąc czujemy się, że jedziemy w samochodzie o poziom wyższym, dlatego że jeżeli chodzi o wyższe prędkości, to też w tym samochodzie nic nie przewiewa. On jest bardzo cichy. Tutaj w zasadzie nie słychać silnika diesla w czasie jazdy. Jest bardzo naprawdę cichutko. To jest ogromna zaleta też Astry.
W tym samochodzie oczywiście również różne systemy. Tu widzimy na wyświetlaczu w tej chwili radar nam pokazuje, że przed nami samochód jest w dobrej odległości, a gdybyśmy się do niego zbytnio zbliżali, no to wtedy będziemy mieli też informację, że zbliżamy się do tego auta zbyt blisko i już nam się świeci pomarańczowa kontrolka. Awaryjnie mamy tutaj także system, tu widzimy, który nam będzie wyhamowywał ten samochód i już tak gruntownie nas tutaj informował, że musimy podjąć jak najszybsze działania, żeby zapobiec kolizji. On nam w tym pomoże. Tutaj też na dole, po lewej stronie tego wyświetlacza widzimy znak, jaki był odczytany przez system w ostatnim momencie. O, widzimy, przed chwileczką zbliżyłem się do samochodu, więc nam już ten system zaczął tutaj migać. I tutaj mamy odczyt też znaków, czyli jaką prędkością możemy się w danym obszarze poruszać. Silnik ten 1.6 CDTi nowej generacji to jest niskoemisyjny silnik diesla, który sprawdza się jednoznacznie w tym modelu, o czym świadczą też opinie użytkowników, oceny mechaników. Ten samochód posiada łańcuch na rozrządzie, co też obniża koszty eksploatacji. Jest niezwykle przyjemna i komfortowa. I wyższe prędkości, tak jak teraz, nie są w ogóle straszne dla tego samochodu. Jadąc 150-160 km na godzinę, musimy wręcz patrzeć na licznik, żebyśmy nie przekraczali przepisów, bo tej prędkości tutaj tak de facto nie czuć. Także reasumując, drodzy Państwo, jeżeli chcecie nabyć uczciwą, bezwypadkową, pewną Astrę z udokumentowanym przebiegiem, samochód od pierwszego właściciela, z wszystkimi systemami multimedialnymi, najbogatszą wręcz wersję wyposażenia, to zapraszam. Ten samochód jest przygotowany do tego, żebyście sobie spokojnie mogli go eksploatować i nie musieli się o nic martwić. On naprawdę jest w idealnym stanie pod każdym względem i rzadko naprawdę trafia się tak doskonale utrzymany egzemplarz z tak doskonałym wyposażeniem i tak perfekcyjnym silnikiem, który sprawdzi się na co dzień, czy to po mieście, czy na trasie. Ten samochód naprawdę będzie Wam się sprawdzał, bo Astra to jest takie połączenie idealne tej mocy, ekonomii, komfortu i bardzo bogatego wyposażenia. Podróż powrotna z Niemiec po tamtejszych autostradach pozwoliła mi potwierdzić doskonały stan techniczny. Jego osiągi doskonale łączą się z ekonomią. To mistrz w swojej klasie. Przy spalaniu średnim poniżej 5 litrów na 100 km zapewnia 320 Nm momentu obrotowego, a co za tym idzie, dynamikę i elastyczność. Sprint do setki 9 sekund, a prędkości autostradowe sięgają 220 km na godzinę. W związku z tym, że jesteśmy na stacji diagnostycznej i samochód przeszedł badanie, jestem w stanie Państwu pokazać go od spodu i zademonstrować, że wszystkie osłony i plastiki są na swoim miejscu. Oczywiście Astra jest w 100% bezwypadkowa, bezkolizyjna, więc nie ma najmniejszych śladów jakiejkolwiek ingerencji i to jest ogromny plus tego samochodu. Ogólnie spód pojazdu jest dobrze zabezpieczony przed korozją, nie ma żadnych śladów jej. Przede wszystkim, co bardzo ważne, silnik jest zupełnie suchutki, nawet od spodu. Wszystkie gumy, mocowania, łączniki są w doskonałej formie. Diagnosta nie stwierdził żadnych najmniejszych luzów przy tym samochodzie. Tarcze i klocki w Astrze są zarówno z tyłu, jak i z przodu w bardzo dobrej formie. W tej chwili samochód jest na ogumieniu zimowym, już go, że tak powiem, przełożyłem, bo no nie wiemy, jak to za chwilę będzie już sytuacja wyglądała z tą pogodą, więc już zabezpieczyłem nowego właściciela we wszystkie już zimówki, ale z samochodem również jest komplet, oczywiście alufelg strukturalnych z kołami, całe koła z oponami letnimi. Opony są jeszcze w dobrej formie, więc spokojnie dwa sezony jeszcze można na nich pojeździć. Ogólnie rozmiar opon 55 na 16, letnie opony są z 18 roku.
wykonam jeszcze badanie czujnikiem lakieru powierzchni Astry. Będę mówił, jaki element badam, ponieważ muszę trzymać i kamerę, i czujnik w jednym ręku. Więc zaczynamy. Maska. Błotnik przedni prawy. Drzwi przednie prawe. Drzwi tylne prawe. Błotnik tylny. Klapa. Błotnik tylny lewy. Drzwi tylne lewe. Drzwi przednie lewe. Błotnik przedni lewy. I dach.